Cześć, co my mamy za dzień dzisiaj? Niedziela, już wieczór. To będzie taki początek vloga, ale taki zapowiadający, co ja mogłabym wam przez te parę dni pokazać. No więc mamy teraz urlop. I tak po prostu chciałam wam pokazać, co robimy na co dzień. To będzie takie może parę dni. Na pewno planujemy jutro jechać coś kupić i chciałabym wam to pokazać, o ile się uda. I na pewno będę chciała posprzątać sobie w mojej szafie. No bo teraz, gdy rośnie mi już brzuch, a już się robi naprawdę takich większych, takich, o, pokażę, rozmiarów, no to mam dużo takich koszulek, dużo takich ciuchów, które po prostu już, i dżinsy też, które po prostu już się niefajnie nosi i nie chcę się ich pozbywać, tylko po prostu schowam je na osobną półkę i zrobię sobie w tym momencie miejsce. Będziemy też malować, więc nie wiem, czy może to będzie takie kilka tych vlogów, nie wiem, Lia ma za 4 dni urodziny. I też planujemy gdzieś ją zabrać, jak będzie ładna pogoda. Co jeszcze? Porządek w jakimś make-upie. O malowaniu już wspomniałam. Jakieś przemeblowanie, bo tutaj będziemy robić kącik dla malucha zamiast tej szafy. Tak na początek planuję. Także zobaczymy, co tu będzie. Mam nadzieję, że będzie co nieco pokazać. I mam nadzieję, że będziecie oglądać dalej. Zapraszam się tutaj obok. Obok mamy dom, w którym nikt teraz nie mieszka. Poprzednicy się wyprowadzili. Taka mała akcja była, ale to już mniejsza z tym. Patrzcie, małe kotki nam się tutaj. To jest ojciec? No nie wiem. O, idzie mamusia. I te koty, to są, mi się wydaje, że ta kotka, nie wiem, czy ktoś ją tutaj ma, czy nie. O, nasz Aleksi. Gwiazda wieczoru. O Jezu, nie wierzę, że ty idziesz do tych kotów. Tylko Lexi, proszę grzecznie. No więc te kotki, one się chyba tutaj urodziły. Nie wiem, czy to jest czyjaś ta kotka, czy nie. Ona jest taka bardzo spokojna, nie? I tutaj w tej szopce u chłopaków tam mieszkają chłopacy. Oni nie bardzo używają ogród, więc w tej szopce one się tam okociły i sobie tam mieszkają. I Dawid dał trochę jedzonka tutaj. Zazdrosna jesteś. Lexi jest zazdrosna. Lexi nie lubi jeść. I tak przez okno sobie patrzyłam, bo my tutaj mamy u góry okno. Tak sobie patrzyłam na nie. Dziwne, że nie chcą podejść, nie? Przeważnie małe koty są takie bardzo... Boją się. Ale są bardzo takie, wiesz, szukają wrażeń, a te takie są, widzę, że... Jeszcze nie. Nie mogę się bawić. Wciąż włączyło mi się miłość do San Pellegrino. Teraz jest taki jakiś nowy smak. Czyli tak ja mówię, że nowy, nie wiem jak kiedy on wyszedł, ale wcześniej go nie piłam, jest pyszny. Mój ulubiony dotychczas był ten cytrynowy, ale teraz mi tak gorzko smakują i ten jest lepszy. Kiedy chcecie robić ogarnianie domu i tak dalej, malowanie. Lia, proszę cię, ja teraz coś mówię. No ja mówię teraz, no. To zawsze się coś zepsuje. Nie, Dawid? Mamy szczęście, że odkurzacze bardzo duże. No i odkurzasz, że dzisiaj Dawid chce odkurzyć i nie chce już się bardziej odkurzać. Mamy jeszcze parę godzin, może po prostu zasnę sobie. A my jesteśmy tacy, że zamiast coś naprawiać z takich rzeczy, to... Nie no, ten wydaje się dosyć prosty, więc postaram się, będę miał chwilkę, to postaram się pogrzebać. No, może go jeszcze ożywię, ale wiesz. Ale w międzyczasie teraz jedziemy do sklepu kupić odkurzacz i... A moglibyśmy kupić kolejną puszkę farby już na przykład na kuchnię, no ale nie, trzeba kupić odkurzacz. Więc teraz jedziemy. Też zaczęliśmy szukać starego odkurzacza w storage, mamy takie pod schodami. Znaleźliśmy, on też nam wcześniej nie działał, czyli on się nam zepsuł. I pomyśleliśmy sobie, że może teraz spróbujemy go uruchomić. Ale tamten był taki konkretnie zepsuty, bo ta rura z przodu była urwana, trzeba było na taśmę kleić i tak dalej. I zaczęliśmy szukać tego odkurzacza i on nie działał. I zobaczyliśmy, ile tam mamy syfu, ile mamy rzeczy, które są niepotrzebne i tak dalej. I już jesteśmy zapakowani, by to wszystko jechać wyrzucić na śmietnik. Idziemy do szczury. Idziemy zobaczyć coś w sklepie, jeszcze. Idziemy zobaczyć takie klatkę.
klatkę, idziemy zobaczyć. No, idziemy zobaczyć, bo mamy nadzieję, że nasza rodzinka powiększy się o dwóch domowników. Ale różnie to z tym bywa, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to jest. Przygotowujemy klatkę. I już wszystko gotowe. Chłopcy u siebie. Lia, kto to jest? Kto to jest? Szczury. Szczury. Jeszcze nie mają imion. Teraz Lexi przyszła na zwiady. Przyzwyczajają do nowego domku. Obwąchują. Nie tylko one. Lexi. Mam na imię szczurki? To jest Karol, a to jest Mieszko. Brawo, piąteczka. Jeszcze raz. I co Mieszko lubi robić? Lubi jeść. A co lubi Geralt? Coś robi na tatę i gila tatę i chodzi majtka teraz. Majtki uchodzi? Tak, i tata położy łyko. Ci idzie malowanie? Zwracam pana wszystkim malarzom. Malarzom. Rzeźnia lepiej spopalić jak nędzią. Chciałam się tylko pochwalić czystą ścianą. Dawid tutaj odświeżył korytarz. Jak się idzie na górę, tutaj jeszcze praschnie. Tylko jeszcze to będziemy musieli pomalować. I teraz na korytarzu taki kolor się pojawił. Bo tu wcześniej była taka magnolia jak tu. No ale nie chcieliśmy tutaj malować tego na ten ciemny kolor, dlatego że sufit jest bardzo wysoki. I tylko dokupiliśmy magnolię, ją odnowiliśmy. I mam na spoko. Tu jak się wejdzie. To jest tak. Raz inaczej z takim kolorkiem. Tydzień temu usłyszałam sobie zamówienie, takie ciężowe zamówienie, ciężowe ciuchy na Booku. I przyszła mi paka, na razie tylko otworzyłam, ale jeszcze nie przymierzałam i tak sobie pomyślałam, że pokażę wam co zamówiłam, przymierzę i tak dalej. Jestem tylko ciekawa, czy będą mi dobre te wszystkie ciuchy, dlatego że zamówiłam je głównie w rozmiarze 12 i jest parę dziesiątek. Ja bardzo nie lubię mierzyć sobie różnych tych pomiarów, jak pokazują na stronce. Jak wiecie, jaka długość, szerokość, ja bardzo nie lubię takich rzeczy robić, więc na Buchu jest coś takiego, że jaki mam rozmiar i tam jest takie jakby wypełniasz ile masz wzrostu, ile mniej więcej ważysz i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy ci na końcu tak mniej więcej pokazuje, jaki masz rozmiar. Więc co mówię, zamówiłam 12,50, ale wiem, że wciąż jeszcze urosnę, teraz może być to wszystko za duże, a w ostateczności pewnie będzie się opinać na brzuchu. Więc zobaczymy, zaczynamy. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że nie mam jakichś super oczekiwań tych ciuchów, mimo że wcześniej pojedyncze ciuszki zamawiałam na Buchu, to najdroższą rzeczą z tego wszystkiego była przesyłka, która kosztowała mnie 3,99. Wszystko tutaj było za maksymalnie, znaczy na maksymalnie 4 funty. Na przykład ta bluzka chyba 2,50, nie wiem, to jest jakaś sukienka za 3,50, także jeżeli to będzie wszystko spoko, to będę bardzo szczęśliwa za tą małą cenę, no taniej niż w Primarku. Mam nadzieję, że tu coś będzie widać. To są takie leginsy, ja bardzo szukałam wszędzie takich leginsów przed kolano i nigdzie nie mogłam znaleźć, no ale tutaj się znalazły. Na brzuszek wyglądają tak tutaj.
Jest rozmiar 12, są jeszcze, one są bardzo rozciągliwe, na spokojnie troszkę większe dziewczyny byłyby dobre. I kosztowały, nie wiem, może 2,50. Bardzo fajne i jakoś też wydaje się fajne. Nie wiem, czy widać, one mają takie pręgi. Tutaj mam taki t-shirt i szczerze myślałam, że będzie troszeczkę mniejszy, a jest to rozmiar M. Jest tu napisane Preggies. Idealny na ciążę. Może być fajnie noszony, tak wiecie, włożony w spodnie, w leggingsy albo w spódnicę. Bardzo mi się podobało tam na zdjęciu, dlatego tak zamówiłam. Teraz po prostu założyłam tak jak jest, jak zwykły t-shirt. Jedną rzeczą jest, to nie jest sukienka, to jest bluzka. Taki top w rozmiarze M. I do tego jest taka maxi spódnica. Znaczy do tego, no akurat teraz założyłam. Ona też jest w rozmiarze 12, ale ja rozmiar 12 wybrałam ze względu na długość, bo ja mam bardzo problem z, nie widać przez klatkę, ale mam zawsze problem z tym, że takie sukienki czy spódnice są mi za krótkie. Więc tak sobie wysoko podniosłam pod cycki. Myślę, że wygląda spoko nawet razem. I teraz tak, to jest kolejna bluzka, taka sama, jaką przed chwilą miałam, tylko jest w kolorze czarnym, w tym samym rozmiarze, a ta już jest większa i to taka dużo większa. Więc myślę, że spokojnie mogłam założyć, jak już brzuch mi tak będzie taki spory. Tylko takie założyłam sobie shorty. Ale to będzie fajnie wyglądać, jak taki brzuszek będzie jeszcze większy. Ten sam typ koszulki, co tamte. I ta też jest większa i to jest ten sam rozmiar. Czyli ta w paski wychodzi mniejsza, a te czarna i ta szara są takie, no, na większe brzuchy zdecydowanie. I do tego jeszcze wzięłam sobie takie leggingsy w kolorze brązowym w rozmiarze 12, a tutaj tak dziwnie wygląda jak taka rajstopa, ale na pewno się przydadzą, bo są bardzo, bardzo wygodne póki co nic nie uciska w brzuch i też są takie pręgi. Teraz mam tutaj taką czarną sukienkę, jest bardzo, wiem, że mimo że biały stanik ktoś tu jest z boku, nie z boku tylko pod spodem, jest bardzo ładna, rozmiar 12, ale duszę się w niej, normalnie ręce mam bardzo ciasne i tutaj mi jest bardzo ciasno. Widzę, że rzęsę nawet zgubiłam. Piękna, ale niewygodna jestem. Ciasno mi w niej. Ostatnia rzecz i taka podobna sukienka tej poprzedniej. I również rozmiar 12, ale ta widać jest mi za duża. Ona nie powinna taka być, więc tak jak trochę wagi mi przybędzie, tak powinna być dobra. Jest bardzo wygodna, jest normalnie jak taka koszula nocna. Ta jest super. I zobaczcie, rozmiar 12 tamtej, a rozmiar 12 tej, tamta była mega ciasna, a ta jest, tutaj mam bardzo dużo luzu tutaj w rękach i spokojnie mogłabym mieć 10 jeszcze w tym momencie. No ale zobaczymy, jak to będzie z kolejnymi tygodniami, czy będę wodę zbierać, czy będę puchła, ale na pewno bardzo wygodnie i fajnie będzie się nosić tą sukienkę. Mam nadzieję, że nikt się nie wystraszy. Moja bijka twarzy jest nieco ograniczona. Dobra, to koniec dnia, małe spa na twarzy chciałam sobie zrobić. Podsumowując, to już będzie koniec tego vloga. Mam nadzieję, że pokazałam co nieco. No generalnie nasze codzienne życie jest nudne, więc nie było co pokazywać. Chociaż myślę, że nawet w tym tygodniu się coś działo, bo czyli w tym tygodniu. No teraz mamy środę. Już nie pamiętam, kiedy zaczęłam nagrywać tego vloga. I nie każdego dnia też coś pokazywałam. Na przykład wczoraj prawie w ogóle nie wychodziłam z łóżka, z domu nawet nie wyszłam, no z domu nawet z łóżka, bo po prostu tak mi plecy bolały, byłam taka leniwa, nic mi się nie chciało, byłam zmęczona już od tego bólu pleców. Kupiliśmy też szczurki, więc to tak przyniosło nam radość w te dni. Dzisiaj miałam swoje pierwsze jazdy autem i nawet nie wiem co wam powiedzieć, bo mam bardzo mało... Bardzo mało mam pewności siebie, jeżeli chodzi o jazdę, dlatego że nigdy w życiu nie jeździłam. Jedyne co do Dawid, mimo że z parę razy wziął na parkingu wieczorem, żebym sobie pojeździła, więc nauczył mnie ruszać i stawać. Co dzisiaj kompletnie mi się nie przydało, dlatego że auto było zupełnie inne, było w dieslu i zupełnie inaczej się ruszało. I w ogóle nie mogłam nic wyczuć, ale mniejsza z tym.
Mam nadzieję, że jestem w ogóle bardzo dumna z siebie, bo chciałam zacząć prawo jazdy, szczególnie teraz jestem w ciąży i w drodze mamy drugie dziecko. Nie zamierzam po raz kolejny siedzieć w domu i być uzależniona od autobusów czy taksówek i tracić na to kasę. Chcę być bardziej niezależna i chcę mieć więcej możliwości, jeżeli o to chodzi. I myślę, że i nie uważam, by jakikolwiek wiek był za późny na robienie prawka. Więc nie wiem, no to by było na tyle. Jutro Lia ma urodziny i mam nadzieję, że też może uda mi się coś nagrać, ale to już będzie w kolejnym vlogu. Na pewno na Instagramie dużo z Was mi pisało w wiadomościach prywatnych, że interesują Was takie filmiki, że lubicie nawet jak ja mówię, co mnie bardzo dziwi, bo ja sama siebie nie mogę słuchać, a teraz jak wyglądam, to nie wiem, czy nawet chcielibyście mnie oglądać. Także wszystko mi się przesunęło. A to dlatego, że buzia mi się zaczyna robić taka nieciekawa w tej ciąży i naprawdę jest bardzo sucha i nakładam make-up, to nic mi się nawet nie chce trzymać. Trzyma mi się, ale takie ciastko mi się robi na buzi, więc staram się nawilżać teraz coraz więcej i myślę, że będzie ok. Także stawcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Wiem, że się powtarzam, ale jeszcze nie jestem nauczona tego całego YouTube'owania. I właśnie mam ten następny filmik dla Was, bardzo bym chciała przygotować na przykład 4 albo 5 książek, które polecam i tak co jakiś czas, takie różne części. Myślę, że też będzie ciekawe dla osób, które interesują się książkami i ogólnie lubią czytać tak jak ja. Także do zobaczenia i dzięki za oglądanie.